Arcymistrzyni Klaudia Kulon, mistrzyni Polski Aktualna Kobiet jest z nami teraz. Właśnie zakończył się pierwszy dzień Blitza, czyli twojej ulubionej kontroli. No i jak oceniasz tutaj dzisiejszy dzień? No właśnie mogło być lepiej, no nie ma tragedii, bo 5 z 9, aczkolwiek no wiadomo, że liczyłam na więcej. Na szczęście jutro jest nowy dzień, także mam nadzieję, że to już będzie maksymalnie jeden punkcik może stracę. A jutro jest 8 rund, tak? Tak, 8, dzisiaj było 9, jutro 8, my mamy 17, tak. No, ciężki turniej, no i teraz grałaś za nią Muzyczuk, jedną z najlepszych zawodniczek na świecie. Jak ta partia przebiegała? Tak, no właśnie byłam pierwszą jakby dobieraną do tych lepszych niestety, bo też jakbym dobierała, może by się udało, to tak jeszcze dzień zakończyć wygraną, też na pewno milej niż porażką. W debiucie troszkę pokiczkałam, podwaliłam pionka, potem odbiłam tego pionka i była fajna końcówka z szansami na ustanie, no gdzieś tam lepiej nie stałam w żadnym momencie, bo już patrzyłam oczywiście szybko na telefonie, bo ja jestem taka, że od razu muszę zobaczyć partię, co się działo. No i niestety podwaliłam figurę, więc no, szkoda. Blitz, niestety. Blitz, dokładnie. Jak ci się tutaj w ogóle gra? Był Rapid, już 3 dni, to już czwarty dzień tych zmagań. No Rapid to w ogóle nie jest moje tempo gry, bo gram bardzo szybko na początku i tak jak bardziej blitzowo. Później mówię, no nie, no zwolnij, bo masz czas. I zaczynam myśleć 3 minuty czy 4 nad ruchem. I tak nie ma czasu. Znowu szybko. I takie jest ani klasyk, ani ten, więc średnio, aczkolwiek... Rozumiem cię doskonale, ja też nie no, mam się tym odnaleźć, tak, nie wiadomo, myśleć, nie myśleć. No, zwłaszcza jak coś święcę, to one wyliczają po prostu. No bo mają ten czas w Rapidzie i wyliczają. A w blitzu to mogę, tam zamieszanie. Jedną miałam bardzo ciekawą partię. Która? Pamiętasz z kim? Z czwartą, z Salimową, z Bułgarii chyba. To czwartą czy piątą, no, po prostu no, ograłam je, tam dochodziła mata już i przeszłam królem z G7 na H6, na D4, na B6, na A7, na A8 się schowałam. Z czarnym królem? Tak, przeszłam całą szachownicę i wygrałam. No mata miała w trzech w ogóle na parę sposobów, no, ale wiadomo, miała sekundę, ona ciągle ruch robiła na sekundzie dwóch i tak mi szachowała, że akurat zdążyłam się schować, zostałam z figurą, więc jej wygrałam, no ale po prostu, no to blitz, to jest blitz, nie? O wow, no to trzeba zobaczyć tę partię. Sama będę patrzeć, co się tam działo. Król z G7 przez H6, D4. No, całą szachownicę. O wow, no to nie jest źle, no to jest blitz. Słuchaj, no to jest twoje tempo, także mimo, że dzisiaj liczyłaś na więcej, to kibicujemy ci dalej. Wierzymy w ciebie, no przecież jesteś najlepsza. Dzięki, dzisiaj resecik i od jutra nowy dzień. Jakby tego turnieju, jakby tej części dnia nie było. Dokładnie, także powodzonka, dzięki za wywiad i widzimy się jutro. Dziękuję bardzo.